Rok 294. Po raz drugi spotykamy się z profesor Ewą Wiprzycką. Cesarstwo rzymskie ma za sobą 50 lat koszmaru. Nieustannie jest po kilku władców, załamuje się stabilizacja władzy centralnej i jednocześnie państwo jest atakowane na wszystkich granicach, ale przede wszystkim na północnej, na linii Dunaju i Renu przez barbarzyńców. Na wschodzie ma potwornie silnego przeciwnika w postaci Persji sasanickiej. Walczy w tym momencie o przetrwanie. Ale to wszystko jak gdyby kończy się w 284, kiedy to przejmuje władzę Dioklecjan. Powstaje taki system władzy czterech cesarzy, dwóch starszych cesarzy, Dioklecjan i Maksymian i dwóch młodszych cesarzy. Czy byli spokrewnieni? Dlaczego właśnie? Nie. Maksymian był towarzyszem broni Dioklecjana. Dioklecjan miał do niego zaufanie i bardzo słusznie. Natomiast ci młodsi cesarze też nie byli związani. Pominięto przy mianowaniu cesarzy syna Maksymiana Maksencjusza. Wyraźnie Dioklecjan chciał wedle starej tradycji jeszcze cesarskiej dobierania adopcji najlepszych, stworzyć ekipę, która byłaby w stanie poprowadzić przede wszystkim wojny na granicach cesarstwa. I 294 rok to jest właściwie taki rok zakończenia kryzysu. Maksymianowi udaje się i Konstancjuszowi usunąć ostatniego uzurpatora. Cesarstwo ma przed sobą ładne kilkanaście lat z wewnętrznej stabilizacji, wewnętrznej, dlatego że na granicach wojny toczą się właściwie praktycznie rzecz biorąc non-stop. Która granica jest najbardziej zapalna, a która względnie spokojna? No, ta względnie spokojna to jest oczywiście ta afrykańska, chociaż plemiona z głębi pustyni atakują tu i tam, wydzierają się do wnętrza prowincji, ale to są ataki, które dla ludzi, którzy je przeżyli, były przykre, ale oczywiście nie, niczym poważnym nie groziły. Natomiast niebezpieczeństwo na granicy wzdłuż Renu i Dunaju rzeczywiście bardzo poważne. Co gorsze, był taki moment, dokładnie w połowie wieku, kiedy musiało dojść do porozumienia między Gotami, którzy atakowali państwo rzymskie na granicy bałkańskiej. Zbudowali flotę, potrafili przepłynąć przez cieśniny i wejść na Morze Egejskie i atakować miasta położone, porty położone wzdłuż wybrzeża. W tym samym czasie nastąpił zmasowany atak perski na Azję Mniejszą, a jednak cesarstwu udało się to niebezpieczeństwo oddalić i w dalszej perspektywie właśnie w roku 294 właściwie niebezpieczeństwo zewnętrzne zostało sprowadzone do minimum. Dlaczego tak się stało, że właściwie z tej powodzi imion cesarskich, które wówczas spotykamy, Dioklecjan zyskał sławę, bardziej jest nam bliski, jest znany może? Bo wielkim człowiekiem był, cóż można powiedzieć. Jednak wielkość jego można mierzyć umiejętnością narzucenia swego przewodnictwa. Tak długo jak on sprawował władzę, zanim zdecydował się na ustąpienie, a zdecydował się na ustąpienie już jako człowiek bardzo ciężko chory, być może chory psychicznie również, ale przez lata swojego panowania ekipa, którą stworzył, współpracowała z nim w sposób niesłychanie lojalny. Otóż, kiedy jego zabrakło, to następna ekipa, która podzieliła między siebie władzę w cesarstwie, już kłóciła się w sposób straszliwy i toczyła między sobą wojny. Za Dioklecjana tego nie było. Dioklecjan doszedł do władzy morderstwem. Zamordował osobiście, bił miecz osobiście swojego konkurenta na wiecu żołnierskim, oskarżając go o morderstwo poprzedniego cesarza i nawet nie dopuszczając do tego, żeby powiedział ani słowo. W każdym razie wykorzystał sytuację. Potem prowadził politykę niesłychanie inteligentną. Zrobił coś, co mile można nazwać konserwatywną rewolucją. To znaczy wszystko zmienił. Wszystko zmienił po to, żeby wszystko zostało tak samo. To dało cesarstwu jeszcze wiek istnienia, przynajmniej wiek istnienia.